Dobra, teraz zobaczymy, jak ten tablet mniej więcej chodzi. Może wyjdę na jakieś strony, zobaczymy, jak się ładują. No tu akurat wcześniej wchodziłem na Onet, możemy zobaczyć, jak się ładuje. Widać, że nie wszystkie elementy się załadowały. I czcionka jest mało przejrzysta, ale to nie wina Onetu, tylko rozdzielczości z tego, co założyłem. No, reszta elementów się załadowała. No i niestety przy przeglądaniu możemy zobaczyć taki dyskomfort strona skacze, tak? Nie jest to płynne przesuwanie. Prawdopodobnie, nie wiem, czy się nie wyrabia przeglądarka. Może wejdźmy na jakąś inną stronę. Na WP. Możemy też tak wyjść na WP.pl. Trzeba parę razy tapnąć czasem. No tutaj jest mniej elementów z obrazkami, więc strona się jakoś załadowała. Chociaż pojawiły się większe elementy i znowu ciężko się zsuwa na dół. Czyli praktycznie nie jest to zależne od strony, ale przechodząc na strony lżejsze, jak TechFreak, jest lepiej, nie zauważymy tego przeskakiwania, chociaż i tak jest, ale mniejsze. Wejdziemy jeszcze na. No i Teams24.pl. Zobaczymy, jak ta strona nam się załaduje. No niestety tam już są elementy jakieś flashowe. To musimy na nie poczekać dłużej. Ale po załadowaniu strona chodzi całkiem przyzwoicie. Dobra, może to tyle co do stron. Może zobaczmy Adobe Readera. Tutaj już PDF lepiej się czyta. Czcionka jest większa, więc nie ma tego dyskomfortu. Na pewno jakieś e-booki i takie rzeczy można sobie spokojnie czytać. Może zobaczmy, jak ładują się mniej więcej programy. Uruchomimy S-File Explorer. No tu dosyć szybko, bo go chyba wcześniej załadowałem. Tutaj nie mam nic takiego. Mamy MX Playera. No, chwileczkę, mało trzeba poczekać. Może jeszcze jakieś programy. No, tutaj File Explorer się dosyć szybko. File Manager szybko się
doładował. Z programów więcej już nic nie mam. Więc przejdę za chwilkę do części, gdzie pokażę wam, jak działają gry.